Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święty Stanisław, biskup i męczennik. W Szczepanowie, w diecezji dzisiaj tarnowskiej, bogobojni Wilesław Szczepanowski i żona jego Bogna wychowywali swego syna Stanisława bardzo starannie, strzegąc go szczególnie przed złym towarzystwem. Tak wychowany mógł łatwo uczyć się w Gnieźnie i Paryżu. Po ukończeniu nauk wrócił do kraju i przyjął święcenia kapłańskie. Został kanonikiem katedralnym, a w roku 1071 biskupem krakowskim. Mimo swej dobroci i uczynności dla swych diecezjan, znalazł przecież między nimi i nieprzyjaciół. Oskarżony przez nich przed królem o nieprawne nabycie wsi Piotrowin, wykazał w sądzie swe prawo do wsi, a wrogom przebaczył. Niedługo potem wpadł w zatarg z królem Bolesławem Śmiałym, który bezlitośnie gnębił rycerstwo polskie za to, że go opuściło podczas jakiejś wyprawy wojennej. Święty Stanisław wstawiał się za rycerzami do króla i z całym szacunkiem, jaki się królowi należał, prosił go i upominał, by ich nie krzywdził. Król nie usłuchał wcale biskupa. Wtedy święty Stanisław rzucił na niego klątwę i kazał drzwi kościoła przed nim zamknąć. W odpowiedzi na to król zabił biskupa na skałce w chwili, gdy odprawiał mszę świętą. Po tej strasznej zbrodni Bolesław opuścił Polskę, a Stanisława papież Innocenty IV ogłosił świętym. Cała Polska czci świętego męczennika jako swego głównego patrona. Legenda. Niejaki Jan z Brzeźnicy wybudował u siebie kościół. Na poświęcenie tegoż zaprosił on świętego Stanisława jako swego biskupa. Przybył święty Stanisław do niego i zamieszkał w wyznaczonych dla siebie pokojach. Wtem ni stąd, ni zowąd Jan o coś się rozgniewał i nie zważając na godność swego gościa, wyrzucił go z domu, a służbę biskupią zbił i poranił. Święty Stanisław musiał spędzić całą noc na łące, nie gniewał się jednak na Jana. Owszem, modlił się za niego, w sercu mu przebaczając. Nazajutrz ranem upamiętał się Jan, żal mu było wczorajszego postępku, więc też pobiegł za biskupem i upadł mu do nóg, o przebaczenie pokornie prosząc. Święty Stanisław chętnie darował mu wczorajszą krzywdę, wrócił do Brzeźnicy i kościół poświęcił. Na łąkę tę, nazwaną świętą, schodziły się tłumy ludzi. Niektórzy mieli doznawać tu wiele łask od Pana Boga. Jeden z biskupów krakowskich kazał tam zbudować kościół ku czci świętego Stanisława. Modlitwa. Boże, za cześć którego błogosławiony biskup Stanisław z ręki bezbożników poległ, spraw prosimy, aby wszyscy jego pośrednictwa wzywający próśb swoich zbawiennego dostąpili skutku. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.